Powstaje Polska Partia Kierowcy Zawodowi. W internecie opublikowana została lista postulatów, które autorzy inicjatywy zamierzają ogłosić przed Ministerstwem Infrastruktury. Celem nowej formacji na scenie politycznej jest walka o poprawę warunków pracy w transporcie, usprawnienie ruchu samochodów ciężarowych oraz inne traktowanie kierowców zawodowych w zakresie wykroczeń drogowych. Chodzi o przywrócenie anulowania punktów karnych nałożonych za wykroczenia drogowe po roku, a nie po dwóch. Postulowane jest także podwyższenie limitów prędkości dla pojazdów ciężarowych, na drogach ekspresowych i autostradach. Ważnymi postulatami, które wpisują się w europejską dyskusję o warunkach pracy kierowców, są m.in. egzekwowanie pakietu. Dostęp do normalnych warunków sanitarnych w firmach logistycznych dla kierowcy, budowa większej ilości parkingów na autostradach i drogach ekspresowych, obowiązkowa europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego, emerytura po przepracowaniu 40 lat w transporcie. Ministerstwo Infrastruktury nie odpowiada na postulaty. No, oczywiście, że Ministerstwo Infrastruktury nie odpowiada na postulaty, wszystkie inicjatywy z uporem godnym. Podziwu albo lepszej sprawy liczą na to, że Ministerstwo Infrastruktury zareaguje. Diagności, egzaminatorzy, kierowcy zawodowi. To tak naprawdę byłoby śmieszne, gdyby nie było. Tra... tragi komicznej. <trafiąc> 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 tak. No ja słuchając tego materiału, tak sobie pomyślałem, jaki ma sens zakładanie partii kierowców. Żeby jakakolwiek partia dzisiaj miała dominujące znaczenie, musiałaby mieć większość sejmową, której na pewno ta partia nie zdobędzie, bo liczą się ugrupowania, które już od wielu, wielu lat zasiadają w ławach sejmowych i to oni. Natomiast zawsze postulowałem, że kierowcy powinni się zrzeszyć w jeden duży ogólnopolski związek który miałby dostęp w tym momencie do ministerstwa, który by bardzo bardzo liczne, bardzo liczny, mógłby opiniować różnego rodzaju projekty, a sam wychodzić również z, 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 pomysła, z pomysłami ustawodawczymi. W związku z tym nie partia, bo partia zginie. Ktoś tylko składki zbierze i może sobie trochę pojeździ do Brukseli ze dwa razy poleci. To będzie wszystko. Związek. Związek ogólnopolski, nie regionalny, które będą zrzeszały 20 kierowców, tylko związek ogólnopolski, silny, prężny. Zobaczmy, yy, jak wyglądają związki przedsiębiorców transportowych. Ogólnopolski Związek Przedsiębiorców Transportowych, Związek Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, y, Transport i Logistyka Polska. Trzy silne, duże związki. Y, Niemal że każdego dnia można przedstawicieli tych związków zobaczyć w ministerstwie, bo walczą o swoje prawa i ich głos raz jest wysłuchany, raz nie. Jak to w polityce bywa, tak? Ale oni mają możliwość wpływu na to, co się dzieje. Kierowcy mhm. często są niezadowoleni z niektórych przepisów. Tak, bo nikt kierowców nie broni. O tych rzeczach decydują przedsiębiorcy i oni pracują na swoją korzyść. Ale z drugiej strony <laughs> zauważmy i zadajmy sobie pytanie, czy transport się budzi? Bo ja mam tutaj na myśli postulaty o poprawę warunków pracy kierowców, bo wpisuje się to w taką europejską dyskusję o tym, jak pracują kierowcy, w jakich warunkach funkcjonują całymi tygodniami w XXI wieku. Tak, bo jest znacząca różnica między na przykład urzędnikiem państwowym czy samorządowym, tak, który przychodzi na siódmą do pracy o 15, gasi światło, myje szklankę i idzie do domu. Kierowca wsiądzie w ciężarówkę, wyjedzie w trasę, wróci do tego domu za dwa tygodnie. Czy mu ktoś zapewni socjal, czy dostanie e, hotel na odpoczynek tygodniowy? Kto się martwi o to, gdzie on spędzi odpoczynek dzienny, czy on spędza czas z rodziną? Nie. Ma małe dzieci, nie widzi, jak one rosną. Oni o to chcą walczyć. Ja wiem, że transport jest specyficzny i nie da się po 8 godzinach wyjść z ciężarówki i powiedzieć, że dalej nie Jasne. pracuję, bo jestem 600 km od domu. I co mu to da? Nic mu to nie da. <laughs> Przepraszam. W 1969 roku powstały pierwsze przepisy socjalne dla kierowców. Później one zostały trochę tak po Macoszemu potraktowane, więc w 1985 roku w ubiegłym wieku przetoczyła się fala protestów przez Europę Zachodnią, gdzie kierowcy wymusili stworzenie przepisów, które by ich satysfakcjonowały. I tak powstało rozporządzenie 3820 z 1985 roku. Dzisiaj już to rozporządzenie zostało uchylone innym. 561 z 2006 roku i ono obowiązuje. Natomiast Pakiet mobilności, który wszedł w życie 20 sierpnia 2020 roku, spowodował niekorzystne zmiany dla kierowców. Między innymi, nie ma dzisiaj obowiązku posiadania w pojeździe łóżka, gdzie kierowca mógłby spędzić odpoczynek w godziwych warunkach. Nie każdy, bo odpoczynku tygodniowego regularnego nie wolno. Ale weźmy kierowcę, który będzie przez 36 godzin odpoczywał, ten odpoczynek tygodniowy, i on nie musi mieć łóżka w samochodzie, a może spędzić go w samochodzie. To, to są te rzeczy, które tak naprawdę są niekorzystne. Inny przepis pakietu mobilności, e, powodujący, że z, jedziemy w załodze, ja prowadzę, ty odpoczywasz teraz, bo siedzisz obok, tak? I ten Twój odpoczynek traktowany jest jako przerwa w pracy a ty swobodnie nie dysponujesz swoim czasem, bo musisz hmm. siedzieć obok mnie zapięty pasem, nie możesz pospacerować, nie możesz wyjść, nie możesz pójść tam, gdzie chcesz, tak? A z, tej twoje, z tego twojego um, siedzenia 45 minut będziesz miał zaliczone jako przerwę w pracy. Więc kiedy ja skończę prowadzić, mogę, możemy się zamienić, ty będziesz jechał, a wtedy ja będę miał 45-minutową przerwę. Jaka jest jakość takiego odpoczynku? Żadna. Kierowcy są przemęczeni, jest to niebezpieczeństwo w ruchu drogowym, jest to eksploatowanie organizmu kierowców ponad miarę. I słusznie, że chcą coś zrobić. Naprawdę słusznie. Ja od kilku lat mówię, że powinni się zrzeszyć, nawet jestem w stanie wyznaczyć im prezesa. Nie w mojej osobie, nie, ja odpadam, ale znam człowieka, który świetnie posługuje się przepisami, ma ogromną wiedzę, jest zawodowym kierowcą przy tym wszystkim. Naprawdę ogromna wiedza prawnicza, a wykonuje zawód kierowcy, i mógłby taki związek zawodowy, e, czyli, przepraszam, nie związek zawodowy, tylko jakieś stowarzyszenie zawodowych kierowców e, pociągnąć i mieć naprawdę ogromny wpływ nie tylko na kształtowanie przepisów krajowych, ale również e, przepisów europejskich. Zrzeszanie się tak, partia nie, a według tego, co mówi Marek Rupental, presja ma sens.